Kevin Nowacki, MMAFIS.pl. Dziś moim rozmówcą uczestnik reality show Tylko Jeden oraz zawodnik kategorii półśredniej Karol Wessling. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Cześć, Kevin. Na samym starcie standardowo spytam Cię, jak tam zdrówko oraz samopoczucie w czasie tego przymusowego siedzenia w domu, w czasie kwarantanny? No słuchaj, u mnie samopoczucie i zdrowie jak najbardziej w swoim porządku. Ręka już może nie do końca zagojona, ale na pewno bliżej niż dalej do powrotu na pełne obroty. No co, jakoś dostosowałem się do sytuacji i jakoś sobie rzeźbę, nie? Nie załamuję się, czekam aż się wszystko to rozluźni, uspokoi. I co, cały czas uśmiechnięty, cały czas pozytywnie, optymizm mnie nie opuszcza i dlatego myślę sobie z lekką ręką daję z tym radę. Na szczęście cieszę się, że nikt z moich bliskich, ani rodzina, ani przyjaciół nie jest chory w żaden sposób, więc nie mam powodów do jakiegoś tam zamartwiania się. Duża część zawodników mówi, że w tym czasie kwarantanny znajduje czas na rzeczy, na które raczej nie mieliby czasu. No, ostatnio na przykład rozmawiałem z Krystianem Kaszubowskim, mówi, że zaczął sobie grać. Co ty z takich rzeczy porabiasz? Czy może czytasz jakieś książki, oglądasz jakieś filmy na Netflixie, czy też jakaś gierka? Wiesz co, no ja tak naprawdę zająłem się jakimiś swoimi projektami, czy też otwieram catering, czy właśnie chcę robić kanał względem i kulinarnych nagrywek i nagrywek w kwestii przygotowania mojego ogólnie do zawodu sportowca i całej mojej kariery, więc to mi trochę poświęca ten czas, aby tam fajnie to przygotować, żeby to płynnie szło. Troszkę jeszcze się w tym motam, muszę sobie ogarnąć ten plan działania, tak aby wszystko konsekwentnie jakoś kontynuować i żeby niczego tam nie przeoczać i nie opóźniać, nie? Więc takie organizacyjne też się zająłem, ale bardziej tą strefą taką mojej działalności, nie? Niż tam jakimiś grami czy Netflixem, no. Lubię obejrzeć czasami sobie coś. W gierki nie gram już kupę czasu, a też zawsze to lubiłem, ale po prostu nie zajmuję się tym, bo wiem, że wtedy stracę sporo tego czasu. No i co? No i czytam, fakt. Troszkę więcej czytam ostatnio niż wcześniej, jak było można swobodnie się przemieszczać, nie? Jak wiemy, w swoim ostatnim pojedynku w programie doznałeś kontuzji ręki. Czy mówiłeś, że już trochę lepiej, czy wróciłeś już sobie do takich lżejszych treningów, czy to jakiegoś biegania, czy czegoś w tym stylu? No tak, ja cały czas z ręką lepiej, bo wyjęte są druty i rehabilituję ja w tym momencie, ale ja trenuję tak naprawdę od tydzień po operacji, po wsadzeniu mi gipsu i drutów, to ja już zacząłem trenować, więc tylko przyspieszam gdzieś, nie? Im z ręką lepiej, tym ta mobilność i różnorodność ćwiczeń wzrasta. Ale na razie spokojnie, ta ręka tylko służy jako jakaś podpora, ale ani nie uderzam ani nic, ale cisnę już mocno dwie jednostki dziennie nieraz, więc jest okej. Myślę, że przejdziemy sobie do tematu reality show Only One. Na samym starcie chciałbym Cię spytać, jak to się u Ciebie rozpoczęło? Skąd wziął się pomysł na wzięcie udziału w samym castingu? Wiesz co, skąd pomysł? Dostałem tak naprawdę taką wiadomość, że jest taki program, że coś takiego będzie miało miejsce. Ja akurat byłem tuż po gdzieś tam, nie po rezygnacji, tylko po rozsypce innego programu w innej telewizji, Best of the Best, nie wiem czy słyszałeś o Tak, tym. tak, tak. To się miało odbyć, ale się nie odbyło i po prostu byłem na takiej fali, że chciałem też wziąć udział w czymś podobnym, a usłyszałem, że ranga jest o wiele większa i jest to też pod patronatem KSW, więc no co, wysłałem zgłoszenie i jakoś wylądowałem na tym castingu, z czego bardzo się cieszę. No i chętnie powtórzyłbym taką przygodę. Nie poszło jakbym chciał, ale było świetnie, naprawdę. Dobrze pamiętam, że podczas właśnie Best of the Best miałeś się bić z Damianem Zorczykowskim, tak? Zgadza się, dokładnie tak. Pierwsza moja walka miała być z Damianem Zorczykowskim. Tamten akurat turniej miał być w kategorii do 84 kg. Więc różni zawodnicy byli, ale był też tam Radzik, z którym się spotkałem w Tylko Jeden i tak samo był też Leda. Leda Walaski. Tak jest, zgadza się.
więc stamtąd my się już znamy po prostu. No i fajnie, że się udało spotkać też w tym programie, nie? Chciałbym Cię Super. spytać jeszcze, zanim przejdziemy do pojedynku, o same odczucia programu. Jak podobało Ci się tam w domu Fightera? Wiesz, ogólnie naprawdę ja bardzo pozytywnie odbieram do tej pory, nie, sam udział w programie i bycie w tym domu. Poznałem naprawdę bardzo fajnych, pozytywnych ludzi, nie tylko tych, którzy uczestniczyli w turnieju, ale również wszystkich wokół, którzy się zajmowali całym projektem. Mogę z ręką na sercu szczerze powiedzieć, że naprawdę no, trafiła się mega ekipa i nic mi tam nie brakowało. Były pewne niedociągnięcia organizacyjne, ale to jest normalna sprawa, nowy projekt. Każdy był w czymś nowym, każdy się czegoś uczył, więc tutaj w ogóle nie o jakiś tam, o jakąś drobnicę to bym nawet się nie czepiał i nie zwracał uwagi. Ogólnie czułem się świetnie, byłem mega nastawiony psychicznie, byłem naprawdę zmotywowany mocno i same plusy, naprawdę same plusy. Mam kontakt z chłopakami do dzisiaj i stworzyło się coś nowego i fajna przygoda się zaczęła, bo to, że program się skończył, to tak naprawdę jest początek czegoś większego, czegoś piękniejszego. Więc tylko się cieszyć, no co? Co ja mogę powiedzieć więcej? Cieszę się. Było super. Oglądałeś już na pewno odcinki w telewizji i chciałem spytać Cię o następującą sprawę. Czy podobało Ci się, jak Twoja osoba została zaprezentowana tam w programie? Powiem Ci tak, no, nie mam zastrzeżeń co do jakiejś prezencji mojej osoby. No, byłem sobą, więc to, co tam zmontowali i nagrali to i puścili, to ich i moje. No, jak dla mnie wszystko było ok, nie mam jakichś uwag co do tego, więc jest ok. Nie uważam, aby coś pokazali złego, czy w jakimś złym świetle moją osobę przedstawili, także czuję się dobrze z tym, jak zostałem pokazany, nie? Po Twojej osobie widać było, Ty że jak bardzo. czujesz? Myślę, że bardzo dobrze. Właśnie przejdziemy sobie do tego tematu. Widać było po Twojej osobie właśnie, że bardzo dobrze czułeś się przed kamerami, a bynajmniej tak wypadło to w telewizji, ponieważ gdzieś tam po Myślę Radziku i Clarku byłeś jedną z takich osób, które tam właśnie czuło się tak bardzo fajnie, jeśli chodzi o oglądanie w telewizji. Czy miałeś wcześniej doświadczenie z tego typu wystąpieniami przed kamerami? Wiesz co? No, z tego typu nie miałem. Miałem dosłownie jakiś mały epizod, jeśli chodzi o nagrywki kulinarne w innej telewizji, ale to dosłownie epizod. No, gdzieś tam ten best of the best, to wiadomo, przetarłem się, bo ciągle też tam byliśmy nagrywani i tak dalej, ale po prostu wszedłem też z takim nastawieniem, że skoro się zdecydowałem, to chciałbym przełamać tą jakby barierę, nie? I tak naprawdę gdzieś tam zacząłem to wypierać z głowy, że przestało mi to po prostu jakoś przeszkadzać i wadzić. Wiadomo, czasami człowiek się czuł nieswojo, to było nowe środowisko dla każdego, ale każdy się odnalazł w tym szybciej, jeden trochę szybciej, drugi trochę później, ale myślę, że każdy z nas po prostu wyczuł tą falę i wszedł na dobre obroty, nie? Jeszcze przed wybraniem wam przeciwników, ponieważ w pierwszym etapie właśnie włodarze KSW wybierali wam rywali, na kogo liczyłeś? Czy myślałeś właśnie, że będzie to w późniejszej fazie Michał Sobiech, czy też myślałeś o kimś innym? Wiesz co, ja cały czas byłem nastawiony, ciężko mi jest powiedzieć, co ja myślałem, bo ja cały czas byłem nastawiony, kogo dostanę, tego biorę. I w ogóle przestałem jakby, bo widziałem, jak bardzo chłopakom przeszkadza to, ta walka samym ze sobą, czy na pewno dostanę, niektórym chłopakom, nie? Czy na pewno dostanę tego przeciwnika, jak ja bardzo bym chciał dostać tego przeciwnika. No i tak broniąc się od tego zawodu takiego i rozczarowania, bo dostałbym kogoś innego, to po prostu ułożyłem sobie taką falę w głowie, że nie nakręcam się na nikogo i gdzieś nie nastawiam się na nikogo. Ale no wiadomo, gdzieś podświadomie myślałem sobie, a może z tym bym chciała, może z tym, a może z tym. Ale Michał, no, był w mojej głowie dlatego, bo gdzieś tam były rozmowy, a bo my podobnych warunków i najmniej doświadczenia, to pewnie nas zestawią. Nie? I gdzieś tam mi to przechodziło przez myśl, ale tak naprawdę co decyzja, co spotkanie, to ja po prostu byłem gotowy, że wyjdę do tego, którego wymienili pierwszego, gdzieś tam mi wyłonili na środek. Więc były jakieś myśli, ale konkretnych nie pamiętam, nie? Tak, żeby jakiś tam kogo mi pewnie przydzielą. Były takie osoby, z którymi chciałem się zmierzyć bardziej lub mniej,
na początku programu, nie znając ich jeszcze, no to miałem swoje takie typy, z którymi najbardziej bym chciał, nie? Gdzieś tam się złapać, albo którymi jakoś tam po prostu leży, że chętnie bym się z nim to stoczył bój. Ale tak konkretnie, czy przewidywałem, że to Michał będzie tą osobą, to nie miałem jakiegoś takiego przeczucia. Tak jak ci mówię, wyzwalałem tą procentówkę z głowy, żeby nie mieć później jakiejś tam frustracji, nie? Przejdźmy do samego starcia z Michałem. Daliście jeden z najlepszych pojedynków w programie przez organizatorów do momentu waszego odcinka nazwany najlepszą walką programu. Niestety porażka przez decyzję sędziowską, jednak po bardzo dobrym, jak już wspomniałem, pojedynku. Czy już teraz po czasie, jak wspominasz to starcie i czy udało ci się już wyciągnąć jakieś wnioski? No tak, dobrze mówiono o tym pojedynku, jednakże tak jak już o to mnie pytasz, no ja nie jestem w ogóle zadowolony ze swojego występu. Wiesz, tak, wyciągnąłem mnóstwo wniosków, bo na tym etapie, na którym teraz rozmawiamy, bo miałem różne wywiady wcześniej, tuż po programie i tak dalej, nie mogłem jeszcze tak na chłodno sobie wszystkiego przeanalizować, bo czegoś tam brakło. Zauważyłem pewne małe aspekty i mocno z nich wyciągnąłem wnioski, tak samo jak z mojej atmosfery, którą sobie stworzyłem w głowie, bo była, myślę, że no może nie książkowa, ale była naprawdę prawidłowa. Byłem spokojny, opanowany, pewny siebie i po prostu gdzieś chciałem przedobrzyć, wiesz. Gdzieś w tym momencie, kiedy wchodziłem do klatki, nagle się jakoś sztucznie nakręciłem niepotrzebnie jakąś sztuczną agresją, sztuczną pompą. Przypompowałem się, zblokowało mnie i tak naprawdę nie mogłem rozwinąć skrzydeł i pokazać takiego prawdziwego siebie w tej sportowej klasie, jaką prezentuję. Także z tego pojedynku w ogóle nie jestem zadowolony, ale patrząc pod pryzmat wszystkiego, no to wiadomo, że jestem zadowolony, bo myślę, że wygrana nie dałaby mi aż takiego wewnętrznego kopniaka i takiej dogłębnej analizy każdego momentu, który przyszedł mi przy stoczeniu pojedynku, nie? Ogromna presja, wiadomo, brak doświadczenia, ogromna presja, cała otoczka i oprawa, to mogło zjeść, więc ta trema na pewno też dodała swoje, że nie mogłem się rozwinąć, ale gdzieś tam już doszedłem w głowie do tego, gdzie popełniłem kluczowy błąd. I z tego bardzo się cieszę, czekam tylko na kolejne pojedynki, abym mógł siebie upewnić i wam pokazać, że znalazłem ten błąd i go poprawiłem właśnie. Produkcja znalazła Wam dosyć ciekawe atrakcje, mieliście bieg, mieliście gotowanie, czyli też Twoją pasję, pracę, mieliście również taniec, w którym również udało Ci się wygrać. Jaki moment bądź challenge z programu Ty wspominasz najlepiej? Wiesz co, każdy z tych momentów i z tych zadań specjalnych ma jakiś swój urok. No więc każdy wspominam jakoś fajnie, pozytywnie. Bardzo mi się też podobał ten plener Błotko, jakieś wyzwanie względem zbierania kaja. No to też było spoko, bo to były takie moje klimaty. Lubię tego typu wysiłek, więc to mi się bardzo podobało. Mimo tego, że tego nie wygrałem, to tam nie ma w ogóle spiny na ten temat. Co do tańca, no gotowanie wiadomo, to mój chleb powszedni, więc cieszyłem się, ale chyba taniec mi dał taką największą satysfakcję, bo naprawdę podeszliśmy do tematu sportowo, profesjonalnie i mieliśmy też profesjonalne instruktorki, tancerki, które nas prowadziły. Podeszliśmy do tematu tak fachowo, nauczyliśmy się jakiegoś tam układu. Wiesz, odwaliliśmy ten układ, udało się wygrać. No, taki ekspresowy kurs, nie, tańca, więc w którym jeszcze wypadłem najlepiej, więc to jakoś wspominam tak szczególnie, jeśli chodzi o te challenge, nie? A czy pamiętasz może jakiś taki jeden z ciekawszych momentów, który zapamiętałeś, a nie został on ukazany na wizji? Najciekawsze momenty, które nie zostały pokazane na wizji, kurczę, było tego tyle, powiem ci, Kevin, naprawdę było dużo śmiechu, dużo, dużo zabawy i mnóstwo nie było tego pokazanego, więc czy nasze śpiewanie, czy jakieś wygłupy, czy w ogóle trasy na treningi z powrotem, tam były grube jajca, więc wiele tego było i takiego jednego, o który pytasz, to nie jestem w stanie nawet sobie gdzieś tam wykopać, nie? Było tego sporo, ale rozumiem też, że te tysiące terabajtów, czy jak to się tam nazywa, materiału,
do przerobienia to jest nie lada wyzwanie. Tak samo poznałem pracę operatorów i reżyserów, ile ludzi przy tym pracuje, to naprawdę i tak wykopali dobre momenty. Przepraszam, i tak wykopali dobre momenty z tego wszystkiego, więc nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak to tam, czego brakło. Chciałbym wspomnieć również o prowadzącej program Blance Lipińskiej. Są różne opinie. W internecie dużo osób mówi, że chciałoby ją zmienić. Jeśli chodzi o Was, no to na przykład Bartek wypowiadał się o niej bardzo dobrze. Tomek w wywiadach dla innego portalu w drugą stronę. A jak to wygląda u Ciebie? Czy dla Ciebie Blanka na plus, czy też na minus? Znaczy, powiem ci tak, co do Blanki, no mi ona tam poza jednym jakimś farmazonem z jakimiś brudnymi skarpetkami, coś tam, że smród, że coś, to była jakaś absolutna bzdura i abstrakcja pod telewizję. Nie wyglądało to tak, jak zostało gdzieś tam to przedstawione w wywiadach czy w odcinku, więc oprócz tego ja tak naprawdę do Blanki nic nie mam. Wobec mnie była w porządku, dobrze mi się z nią gadało. Jest jaka jest też specyficzna. Też nie jest od tego, aby ją każdy lubił. Więc czy ja bym ją zmieniał? Nie moja sprawa to była, nie obchodziła mnie prowadząca. Kto by tam nie był prowadzącym, to ja i tak przyszedłem tam w innym celu, nie? Wiadomo, że najwięcej czasu spędzałem z chłopakami i to się liczy, jaka była grupa tam wewnątrz domu, a tak naprawdę Blanka była z nami epizodycznie, więc mi tam nie przeszkadzało. Jest okej, ja tam nic do niej nie mam osobiście. A co zmieniłby się, jeśli chodzi o produkcję telewizyjną? Jak już wspominałem we wcześniejszych wywiadach, masa osób mówi tutaj przede wszystkim o większej ilości waszych treningów, czy też właśnie o pokazaniu całości walk, ponieważ były te kontrowersje w walce Pawła Kiełka z Ledą przez to, że nie była pokazana walka, że większość osób mówiła, że to wygrał Paweł, jednak po obejrzeniu całej walki widać było, że to Piotrek jednak w niej przeważał. Co ty byś zmienił, jakie zmiany byś wprowadził? Wiesz co, jeśli chodzi o zmiany, no to co na pewno to co mówimy. Treningi, bo ten spadek formy był widoczny, naprawdę trzeba było nadganiać wieczorami, żeby tą tlenówkę podtrzymać przynajmniej. Myślę, że fajnie by było też dodać jakiś odcinek, bo myślę, że ludzie troszeczkę nie zdążyli też się z nami jakoś tak zbratać i utożsamić po prostu z różnymi typami charakterów. No, treningi, przede wszystkim no, walki, no wiadomo, to jest też komentowane przez wszystkich i również mi to nie leżało, że te walki były ucinane. Co jak co, ale to był program o zawodnikach MMA, więc te walki zasługiwały na od pierwszej do ostatniej sekundy. Mimo tego, że nieraz się nic nie działo, tam było przyspieszenie też dlatego, bo tam po prostu go Piotrek przeleżał, ale nie ma wątpliwości, że Piotrek to wygrał. No, czy bardzo, czy lekko, to i tak to wygrał. Więc tam nie ma w ogóle dyskusji. No, szkoda tylko właśnie, że ten nasz sport, czyli ta główna nasza praca, ta finezja całych treningów i przygotowań, czyli właśnie walka, była skracana, nie? Jakaś decyzja taka zapadła, widocznie woleli co innego pokazać. Nie wiem, co było wpływem na to. No, takie trzy punkty i aspekty, o których powiedziałeś, no to ja nic nowego nie dodam. Myślę, że to są kluczowe rzeczy. Chciałbym wspomnieć również o statusie walk, gdyż Piotrek Walawski u nas w wywiadzie zdradził, iż mieliście w kontrakcie i jest to już potwierdzone, że są to walki zawodowe. Czy ty byłeś zadowolony z tego, że właśnie wchodząc do programu, bo ty wchodzisz jako debiutant, że będziesz mógł tam stoczyć sobie jedną bądź kilka walk zawodowych? No tak, ja byłem przygotowany i byłem zadowolony na to. Znaczy, byłem zadowolony z tego powodu, że zacznę swoją zawodową ścieżkę. Wyszło jak wyszło. Jedyneczka z tyłu, ale jakoś się tym nie trapię, nie? Bo wiem, że szybko nadgonię. Więc jest jak jest. Chłopaki, którzy wygrali, wiesz, po dwie, czy Tomek, trzy walki, no to wiadomo, elegant, musi to wejść do rekordu. Tak jak powiedział Piotrek, było ustalone i było tam gdzieś uwzględnione to, że będą to walki zawodowe.
ich czas nie jest jakimś wyznacznikiem. Nie ma konkretnej reguły, ile ma trwać walka zawodowa. Walka zawodowa to są profesjonalni zawodnicy, którzy toczą walkę za pieniądze i czas może być tak jakby nieregularny, czyli bez rund do końca, aż padną. Tak samo mogą być w 16 rundach po minucie. Nie ma wyznacznika. Więc tutaj te komentarze wszystkie, albo tyle, albo tyle. Mieliśmy ciężki ten okres w domu. Trochę było to też dostosowane do tego, że mieliśmy zadania specjalne, ciągle wywiady, ciągle jakieś czekanie w samochodach, nie w samochodach. Od strony produkcyjnej wyglądało to naprawdę zupełnie inaczej i było to bardzo męczące. Więc nie dziwne, że dali nam troszkę mniej czasu w tym turniejowym rozegraniu, nie? Chciałbym spytać Cię też o aspekt kolegów z domu, z którym właśnie z zawodników złapałeś taki najlepszy kontakt? No wiesz co, im dłużej mija czasu, tym i tak ciężej jakoś się na ten temat wypowiadać. No ja z każdym miałem jakiś dobry kontakt. Na pewno najlepszy miałem z Michałem, z Bartkiem, z Tomkiem, z Mariuszem, z Ledą, wiesz, no tak, gdzieś tam to było takie wypośrodkowane, no ale z Tomkiem, no myślę, że Tomek, Michał, Bartek, Radzik, Leda, Kamil, no widzisz, prawie wszystkich zawodników wymieniam, nie? Z Krakusem też miałem dobry. No z Adrianem to tak się polepszył się po jakimś czasie, tak odczuwałem. Z Pawłem nie zdążyłem się tak naprawdę zaadoptować i zakumplować, bo po tygodniu już tam niestety musiał odpaść. Więc tak wiesz, no jakoś procentowo by tam któryś przeważał, ale jakoś nieznacznie. Podczas finałowego piątkowego odcinka oglądałem Twojego live'a z Clarkiem, z Bartkiem Gładkowiczem, gdzie komentowaliście, oglądaliście właśnie finał i Twój faworyt, czyli Tomek Romanowski, zwyciężył. Jak podobała Ci się sama walka? No tak, mój faworyt Tomek, którego pozdrawiam serdecznie, wygrał tak samo jednogłośnie już tym razem finałowe starcie z Krakusem. No i co, no podobała mi się walka. To wydaje mi się, że no o wiele większa presja po stronie i taka negatywna taka żaróweczka po stronie Krakusa. Musiał odrobić, zrewanżować się w zaledwie 2 tygodnie, odrobić lekcje, jakby wiesz, poprawić game plan. Niekoniecznie nie wszystkim się to udaje, nie każdy tak szybko jakby adaptuje nowe techniki. Był spięty, było widać, że był zupełnie inaczej walczył niż w walce półfinałowej. Mniej jakby dał z siebie, wydaje mi się. A Tomek szybko odrobił lekcje, uważał na techniki, których szukał Krakus. Tak samo już nie pozwalał tak obijać sobie tej wykrocznej nogi. Wypracował sobie to samo, co w półfinale. Nic nie zmienił. Zrobił robotę po prostu jeszcze raz. To, co wyszło, wychodziło, poprawił tylko małe błędy, uważał na to, co tam Krakus mu słał w pierwszej walce. I to było po prostu widać jak na papierze, że lepiej lekcję odrobił Tomek. I wygrał zasłużenie, już bez rundy dodatkowej, także wszystko jasne i na temat. Podobała mi się walka, wiadomo, można komentować, a brakło tego, a brakło tamtego. Zazwyczaj ci, co to komentują, to pewnie by nie wyszli poza pierwszą rundę z każdym z nas, który tam jest i który tam był, więc wiesz, jak jest. No, walka to walka. Plan się ma do pierwszego gongu, tak naprawdę. No. Chciałem spytać Cię również, czy po samym programie zauważyłeś taki wzrost, jeśli chodzi o Twoje social media, czy to fanpage, czy to Instagram? No tak, no wiadomo, po programie jeszcze emitowanym na takiej wielkiej antenie, jakim jest Polsat, no to odczułem to, te socjale moje ruszyły, nie? I to z mocnego kopyta, bo ja tak naprawdę dopiero co je założyłem na Best of the Best. No wiadomo, to miał być grudzień, styczeń. W lutym już byłem w tylko jeden, więc to świeże były, świeże fanpage'e.
No ale ruszyły tam prawie 2000 obserwujących mi skoczyło. Ludzie na ulicy widzę, zaczepiają mnie, rozmawiają ze mną o programie. W sklepach gdzieś tutaj u mnie w okolicy tak samo. Czuję ten wzrok ludzi na sobie, że niektórzy mnie poznają. Szczególnie to są młodzi ludzie albo takie kobiety w średnim albo też młodszym wieku, nie? Odczuwam to jakoś, ale po prostu czuję to spojrzenie i piszą do mnie fani. Cieszę się bardzo, że mogę motywować jakichś młodych ludzi do tego, aby walczyli o swoje cele i marzenia. Bardzo mi się podoba to, że miałem tak pozytywny odzew też po walce. Mimo tego, że ja tam jestem bardzo krytyczny wobec siebie, to tam miałem różne wiadomości. Na świeżo to byłem mega wściekły na siebie, a nie wiadomo było, jak to się potoczy, nie? W tych mediach, jak ludzie cię ocenią, a jednak bardzo, bardzo fajne, pozytywne odbicie i oddźwięk tego, jak mnie ludzie zaakceptowali, więc same plusy. Ja tam tych małych, naprawdę te małe jakieś negatywne, to nawet do mnie prawie nie dotarły, nie? Więc wszystko na plus. Na sam koniec chciałbym Cię spytać o tak zwany fantasy matchmaking, czyli załóżmy, że dostajesz kontrakt z organizacją KSW. Jaki byłby Twój wymarzony rywal, jeśli chodzi o debiut w organizacji? No, wymarzony rywal. No i tak mi zadajesz pytanie, że muszę się nad tym zastanowić. Wiadomo, że zależy mi na walce o pas, a że ten pas ma w obecnym czasie Roberto Soldic, to wiadomo, że chciałbym skrzyżować swoją siłę z jego. Jeśli chodzi o taki cel, no to wiadomo, że interesuje mnie ten najwyższy. Ale jest sporo zawodników, z którymi chciałbym się zmierzyć, chciałbym to przejść tak, jak należy. Wiadomo, też nie odmówię walki, jeśli chodzi o jakąś część, jeśli to będą chłopaki też z programu, żeby przejść dalej. Chętnie też jakby poprawię swoją statystykę i pokażę, na co mnie stać, nawet i na tym materiale. Mimo to, że się lubimy, znamy i kolegujemy, to po prostu chcę sięgnąć najwyższych celi, więc kogo mi dadzą, tego biorę, a wiadomo, że teraz mnie interesuje pas. To jest dalekosiężny cel, wiadomo, ale skoro już pytasz, to interesuje mnie najcięższy rywal w mojej kategorii, czyli Roberto. Z mojej strony to wszystko, a jeśli chciałbyś dodać od siebie jakieś słówko na koniec, to bardzo proszę. Dziękuję Ci również. No co ja mogę powiedzieć? Chciałbym wszystkich pozdrowić serdecznie, szczególnie tych, którzy brali udział w całym projekcie programu, wszystkich, których poznałem i którzy byli tam ze mną i ci, którzy mnie też wspierali, tych starych, bliskich mi, jak i nowych fanów i kibiców. Naprawdę jest mi niezmiernie miło, że jest taki oddźwięk mojej osoby. Bardzo, także ukłon dla Was, ludziska i nigdy się nie poddawajcie. Obserwujcie mnie dalej. Będzie się działo. Dzięki wielkie Kevin za wywiad i trzymaj się ciepło. Miłego dnia Ci życzę. Jeszcze raz dziękuję za wywiad.